Także proszę Państwa, nasze radio to FM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. I oczywiście, że tylko u nas, w naszym radiu, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Tematy na święta, proszę Państwa. Mamy tak, groby pobielane, błyszczące, faryzeusze, co zresztą i tak jest jednoznaczne. Po trzecie, proszę Państwa, mamy bardzo ciekawy temat. Baba Dziad w nawiązaniu do historii Makryny Mieczysławskiej, kobiety, która naprawdę była, która naprawdę żyła i kim ona jest, w ogóle takie coś. Czemu się mówi Baba Dziad? No, bo chce coś, o czym wie, że jej się to nie należy. Groby powielane błyszczą. Proszę Państwa, ona pojechała do samego papieża. No to przecież wiadomo, że tam liśni. Tutaj akurat mamy ten ateistyczny system. Pałac Kultury Stalina i Lenina, Warszawa wita Was, Warszawa wita Was. Bo to nie jest kościół, bo to nie jest cerkiew, bo to nie jest kościół ani mormona, ani rzymski, ani nic. To jest symbol postawiony bezprawnie, jak powiedział Grzegorz Braun, na lecie, sześćdziesięciolecie Pałacu Kultury Stalina i Lenina, sprawdź to, jest w naszym kanale El Mercedes i wszędzie zresztą. Mówisz, że bezprawnie budynek tak wielki, postawiony autorytarny, w miejscu prywatnym. No ale jak już postawiony i jest zabytek, no niech stoi, no ale ma taką historię. Proszę Państwa, czyli ciekawy temat. Baba Dziad. No to może i z pałacem ktoś sobie skojarzy, z jakąś babą ruską. Ruska ja baba, proszę Państwa. No, co jest modne, szczególnie tu w Warszawie, bo to o Warszawę chodzi, przejazd przez Warszawę. Makryna Mieczysławska uskuteczniła takie baby z wozami. Jeżdżą akurat, no może i na nieszczęście tutaj jest zbudowany PKS. PKS, proszę Państwa, PKS i z torbami, i z wozami na kółkach. Chcieć, mieć i być. Bo Państwo zobaczą, że tak jak na przykład święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy jadą na kongres, są w niebo wzięci, na stadion, spotykają się na stadionie, gdzie o Panu Bogu się mówi i tam przecież nikt nie zajmuje się handlem, ani o handlu nie mówi. Chyba że mówi o nierządnicy, która bogactwo swoje na handlu uzyskała. Nierządnica jako Babilon Wielki siedzi, jak królowa, królowa siedzę. Wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. 18, 17, 18, 19 rozdziały. Proszę czytać w Apokalipsie świętego Jana. Bardzo ciekawe tutaj, bo jak w systemie moherowym tutaj, gdzie się mówi za często. Co? Za często. No. Za dużo się kaszle. Kaszle się, bresze się, pobrechuje, brecha. No to przecież wiadomo, że w takim układzie i systemie jak Ciebie to wszystko może nie musi wybijać z pantałyku. Nie służy Bogu, tylko diabłu, bo złe wibracje, prawda, złe owoce ze złego drzewa, złe towarzystwa psuje dobre obyczaje, a dobre obyczaje to jakie są? My zapraszałyśmy wielokrotnie Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Akurat jeżeli tutaj jest ten PKS przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, jeżeli stąd właśnie możecie Państwo pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok, serdecznie zapraszamy, bo tam jest wiara, tam jest prawo. Tam jest prawosławie, tam gdzie Państwo się nie ruszą, to mnóstwo cerkwi. Nawet ja tam dawno nie byłam i wiem, świadoma jestem, że bardzo dużo cerkwi nowych tam już. W Anglo-Ameryce Białystok jest stąd, 185 kilometrów. Możesz liczyć i mówić, że to jest bardzo daleko stąd. No, bo tu Mazowsze to Warszawa, moherowa Warszawa, mieć i być, lecą. Biegną, jadą, proszę Państwa, aby mieć, aby być. A to przecież u Pana Boga to nie o to chodzi. Przemija bowiem kształt tego świata. Czy jecie, Pismo Święte mówi apostoł Paweł, czy pijecie, czy jecie. Na chwałę Bogu to czynić, a nie żeby się użreć, uchleć. No i teraz znowu, proszę Państwa, jakieś kolejne Babilonki, jakieś kolejne. Przecież tych świąt zawsze w każdym systemie były. Było pełno i one są do siebie podobne. Dlaczego? Dlatego, że one przechodzą jedne w drugich. Proszę Państwa, no to, że my jesteśmy tutaj przy ulicy Marszałkowskiej, to chyba
w blasku grobów i świateł pobielanych. To widać, proszę Państwa, tu jest cokół po lewej stronie, pod którym na moich oczach wyrzucano Biblię na bruk, na trawę, do śmietnika, na śmietnik, na asfalt, na ulicę wynoszono dalej, no bo tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina i była ogromna księgarnia i targi książki, być może jeszcze też organizują targi książek. Także jak nakupisz się, to po co ci Biblia? I Biblia Bóg do śmietnika. Także system ateistyczny i szatan diabeł działa. Jest bardzo chytry. Szatan diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Oto ulica Marszałkowska. Przecież my tutaj nic nie zmyślamy, proszę Państwa. Ulica Marszałkowska i nawet pastę tam widać w tym blasku pobielanych. Tak. Pałac Kultury Stalina i Lenina. Także zapraszamy do naszego radia, bo to są reklamówki krótkie, 7-minutowe, 4-minutowe naszego radia. To KFM Euro, Concita, Barbie Baby, Langström Extra. Najciekawsze na świecie radio. Radio Concita. Zapraszam.